MTTOLO TV przedstawia. Arbiter główny rozpoczął starcie. Tradycyjnie apel do wszystkich zgromadzonych na objęcie piasta o kulturalny i spokojny doping. Piast obejmuje prowadzenie, a autorem gola samobójczego grający stali z numerem 3 Michał Bernard. Thank you.
52 minuta. Drugą bramkę całą udział w dzisiejszym spotkaniu, a jej autorem jest numer 8 w drużynie gości Dawid Idec. Arbiter dzisiejszego starcia, pan Dominik Paul. Zakwiza po raz ostatni, wynik końcowy 2-0 dla Piasta.